To, co wystawię serce na pochybę, proczy cię pięty we wzmącanej wodzie. Mówi, że obficie, gdy pusto i nudno i brudno. To projekt, który powstał mniej więcej 2 lata temu i było to powstanie dość spontaniczne. Po prostu pewnego dnia Adam wysłał mi swoje materiały, a ja napisałam do tego kilka tekstów i wysłaliśmy to znajomym, którzy jakoś popchnęli nas do przodu, powiedzieli, że powinniśmy to opublikować w internecie. I właściwie od tamtego kroku wszystko się zaczęło. A to, co gramy, to trudne pytanie, ponieważ my interesujemy się wieloma rzeczami muzycznymi. I można powiedzieć, że to jest na pewno pop z domieszką alternatywy i hip-hopu. Czyli ogólnie ty zajmujesz się bardziej tekstami, a twój kolega pisze muzykę. Tak, tak to wygląda. Najpierw Adam tworzy melodię, ja do tego układam tekst, nagrywamy to, miksujemy i wychodzą po prostu kwiatki z tego. Teraz skąd taki pomysł, żeby w Dzień Kobiet grać w bibliotece? Ten pomysł nie wyszedł od nas, a od pań bibliotekarek. Już wcześniej miały taki pomysł i coś mi o tym wspominały. No, są na tyle miłe i wspaniałe, że musieliśmy się zgodzić po prostu na koncert. Just
Proszę się wreszcie.